Bardzo serdecznie witam wszystkie wagi w filmie dotyczącym całego cyklu księżycowego od Nowiu w Raku 17 lipca. Ja opowiadam w tych moich filmach o Nowiu, o całym cyklu księżycowym, to znaczy o wydarzeniach albo może jakichś stanach wewnętrznych, w zależności jakie karty wylosuję, od Nowiu poprzez pełnię do kolejnego Nowiu, czyli to jest dla mnie cały proces kalendarza czy miesięcznego kalendarza lunarnego. Jedno wynika u mnie z drugiego i jakoś zawsze to powtarzam, że nie umiem oddzielić osobno, że to jest, nie wiem, tylko i wyłącznie energia Nowiu, tylko i wyłącznie energia pełni. Cykl od Nowiu do Nowiu to jest dla mnie jedna całość. Powiem Wam, że jesteście trzecim znakiem Zodiaku, gdzie główny temat, jaki wylosowałam, tak w sumie jak tą kartę wylosowałam, to znowu tak mi kamień z serca spadł, że tam nie będzie w tym okresie czasu, czyli w tym cyklu księżycowym jakiś do przerobienia, przepracowania czegoś, tylko po prostu to jest, zobaczcie, karta darów, główny temat, jaki będzie się unosił, aura, tendencja, bycie w przepływie. Co oznacza bycie w przepływie? To oznacza płynięcie z prądem, owszem, z wydarzeniami, z ludźmi, nie bycie w energii oporu i dążenia pod prąd. To jest również zwracanie uwagi na synchroniczność. W poprzednim moim filmie, też dotyczącym Nowiu, tylko w odznaku Barana do Panny, też któryś znak miał przepływ. Ja już nie pamiętam, który to był znak, ponieważ ja ten film nagrywam w odstępach czasu, tak? Te dwa, nie tak wiecie, ciągiem, wszystkie 12 znaków Zodiaku. I nie pamiętam, czy to był Lew, czy to była Panna, trudno mi powiedzieć. Więc może sobie zajrzyjcie do tego poprzedniego filmu, bo może coś wspólnego też będzie z Wami, tak? W tym cyklu księżycowym. Słuchajcie, przepływ to też jest również bycie w takiej energii, po prostu bycie. Poczucie, że to, co przychodzi, przechodzi przeze mnie, wychodzi i mnie zasila. To mogą być również sytuacje, w których się złapiecie, że jungowskiej synchroniczności. W tym sensie, że słuchajcie, tu nie chodzi o to, że my mamy jakąś tam nie wiadomo jaką moc od siły wyższej, że potrafimy wpływać na wydarzenia, ale tu chodzi o to, że dzieją się jakieś rzeczy, o których przeczuwaliście, że to może się wydarzyć, tą osobę możecie spotkać, albo pomyślicie o kimś i ktoś nagle do Was zadzwoni. To jest właśnie synchroniczność, czyli podążanie za tym, tak? Nie opieranie się, nie stawianie temu czoła, tylko no bycie w przepływie. To też jest, słuchajcie, przepływ energetyczny międzyludzki, ponieważ ten Nów w Raku jest siódmodomowy, więc to są wszelkie relacje międzyludzkie i tu raczej nie kładłabym nacisku na relacje miłosne, chociaż mogą być relacje miłosne, ale bardziej generalnie na relacje międzyludzkie, szeroko pojęte. Więc bycie w tym przepływie to jest odbieranie energii innych ludzi, ale nie zatrzymywanie tej energii w sobie, czy to pozytywnej, czy negatywnej, tylko puszczanie dalej. Właśnie to jest takie puszczanie, tak? Płynę z prądem, płynę rzeką. Bardzo fajna energia, tylko będziecie musieli się do tej energii dostroić, bo w okolicach Nowiu w Raku pokazujecie się jako osoby, które chcą wpływać na wydarzenia, które czują potrzebę wewnętrzną, przymus, konieczność, nie wiem jak to nazwać, żeby albo było wszystko idealnie, albo że Wy musicie stanąć na wysokości zadania, żeby na przykład zabiegać o coś, albo zabiegać o kogoś, albo ktoś może o Was zabiegać. I tu też, słuchajcie, nie mam na myśli tylko i wyłącznie relacji miłosnych, bo ktoś może na przykład zabiegać o Waszą uwagę
w sprawach zawodowych, żebyście, nie wiem, dołączyli do tego projektu albo do tego zespołu. I to może być takie, możecie odczuwać, że to jest na siłę, że za bardzo jesteście naciskani albo naciskacie kogoś, tak? Więc będziecie musieli się z czasem, czyli tak po trochę po nowiu w raku, dostroić do tej głównej energii, że niedociskanie, niekontrolowanie, słuchajcie, bo tutaj się pokazujecie też w takiej, no właśnie, nie wiem, czy to będzie przymus, czy konieczność, czy jakaś taka potrzeba też kontroli nad wydarzeniami, ludźmi. A przepływ mówi o tym, puść to, puść tą kontrolę, bo akurat w tym cyklu księżycowym nie jest słuszne, żeby wpływać na wydarzenia. Raczej iść z tymi wydarzeniami, albo za wydarzeniami, za ludźmi. Z prądem, żeby iść, tak? Czyli wy możecie zabiegać o kogoś zbyt mocno, albo na przykład dociskać, powiedzmy, nie wiem, było umówione jakieś spotkanie i koniecznie chcecie trzymać się tego terminu, mimo że tam trochę ciasno wam jest w tym dniu albo w tych dniach, ale macie takie poczucie, przeczucie, że jeżeli nie teraz, to już nie wiem, minie ten czas, albo żeby postawić na swoim, trudno mi powiedzieć, albo ktoś może was dociskać, tak? Więc dajcie sobie na wstrzymanie, świadomie przeżywajcie ten okres nowiu w raku, czy ta energia, czy sami siebie po prostu nie wstrzymujecie. Bo w okolicy pełni w wodniku, ta pełnia w wodniku będzie robiła trygon do was i będzie 1 sierpnia, czyli w okolicach tej daty, już jesteście w tym przepływie, już tak jakby te relacje międzyludzkie wam się harmonijnie układają, już tak jakby czujecie klimat, że tak to nazwę, i już czujecie ten puls przepływu, tak? I dobrze czujecie się w towarzystwie. Tutaj pokazana jest trójka pucharów, więc na przykład nie wiem, gdzie się znajdziecie, będzie więcej niż dwoje ludzi, bo może na przykład wy i drugi człowiek będziecie się tak trochę sztywno czuć w towarzystwie, ale jak dołączy trzecia osoba do tej pary, gdzie wy będziecie, to już tak się rozluźni atmosfera i tak na trzy osoby będzie można podzielić tą uwagę, tak? Więc może słuchajcie, to też może się zrealizować w sprawach prywatnych, zawodowych, rodzinnych i tak dalej. Także tutaj wiecie, więcej niż dwie osoby, tak? Jakbyście bardziej się wyluzowani czuli w towarzystwie wy i dwie osoby, niż wy i tylko druga osoba. Natomiast u niektórych może to się zrealizować tak, że owszem, poznają kogoś. Nie wiem, czy w czasie pełni w wodniku mogą kogoś poznać, albo mogą kogoś poznać wcześniej i ta relacja będzie rozwojowa, albo będziecie pokładać nadzieję w tej relacji, ale właśnie w okolicach pełni w wodniku może się okazać, że osoba, którą poznaliście, nie do końca jest wolna. W tym sensie, że na przykład wy jesteście nastawieni na rozwijanie tej relacji, a ta druga osoba może być nastawiona, nie powiem, że na przygodę, bo możecie też być ważni dla tej osoby, albo też ona może darzyć was sympatią, uczuciem, nie wiem, przyjaźnią, może być wami zachwycona, ale na przykład nie będzie chciała zrezygnować z oficjalnego swojego związku, albo jeszcze będzie w oficjalnym związku i jej uwaga będzie podzielna. Więc tutaj rada dla was jest, żebyście przemyśleli, tak, czy chcecie w coś wchodzić. Jeżeli ten przepływ, ta energia przepływu i nie, będzie w was taka, że okej, jestem gotowa, gotowy na takie, nie wiem, może chwilowe zauroczenie, chwilową fascynację, miłe, radosne spędzenie czasu, randki, i to jest wasze nastawienie takie zgodne z waszym sercem też, no to będzie fajny czas. Natomiast jeżeli będziecie mieć inne oczekiwania niż ta osoba, która niż ta osoba oferująca wam coś innego, no to tutaj może będziecie musieli się zreflektować, tak? Czy dalej w to brnąć, czy nie.
Więc tutaj słuchajcie, tak po około 1,5 tygodnia od pełni w raku sytuacja się już, wy się wyluzowujecie, tak? Bo może wy też będziecie spięci w okolicach pełni w raku, żeby te, no tak na baczność trochę, tak? Natomiast w okolicy pełni, ja powiedziałam pełni w raku, nowiu w raku, a w okolicach pełni w wodniku już tak, no luz jest taki. No i kolejny nów w znaku Zodiaku Lwa to będzie 16 sierpnia i to będą okolice, tak, tego plus minus 16 sierpnia. Tutaj okazuje się, że jednak wasze serce wygrywa i dobrze czujecie się, jakby to powiedzieć, słuchajcie, ta karta mówi o tym, że jestem ok, ale to może być też takie przesłanie, że czuję się ok, w porządku z tym, że na przykład powiedzmy tutaj poznaliście kogoś, albo troszeczkę wcześniej poznaliście kogoś, a tu się dowiadujecie, że na przykład nie jesteście jedyni, a tu się okazuje, że jednak z tą sytuacją jest wam ok. I nie przeszkadza to w rozwijaniu się, nie wiem, czy to głębszego uczucia, czy wyznania jakiegoś, bo to może być tutaj wyznanie, albo również poznanie jeszcze kogoś, tak? W okolicach Nowiu w Lwie 16 sierpnia. Czyli może być tutaj w okolicach Nowiu w Lwie większa szansa na to, co czego wy oczekujecie, tak? Powiedzmy, nie wiem, stałej relacji, stałego związku. Jeżeli w tym czasie macie urlop, to w tych kartach widać tak, jakbyście w okolicach Nowiu w raku jeszcze byli w pracy i tak mniej więcej gdzieś od końcówki lipca, początku sierpnia mogli wyluzować. Albo może będzie jakaś uroczystość w waszym życiu. Wiecie, lato to też jest czas ślubów, czas jakichś, nie wiem, uroczystości rodzinnych. Może ktoś będzie miał urodziny z waszej rodziny, czy tam znajomych, czy ktoś tam. I po prostu tutaj się pokazuje taka wyluzowana atmosfera w przepływie, bardzo mocno właśnie w przepływie. Rada dla was generalnie jest na ten czas: pozostawiam moje przekonania, czyli to, w co do tej pory wierzyłam i otwieram się na to, co przychodzi, czyli to jest ten przepływ. Zastanówcie się bardzo mocno nad swoimi przekonaniami dotyczącymi na przykład relacji, miłości, relacji międzyludzkich generalnie, bo świadomie albo nieświadomie w nas są przekonania. Te przekonania rodzą się wtedy, kiedy na przykład mamy za sobą jakieś doświadczenia, bo wiecie, jak wchodzimy na świeżo w życie, to jesteśmy mocno otwarci, potem przychodzą do nas, nie wiem, cierpienie, ból, tak, ktoś nas zawiódł, tu była, nie wiem, na przykład zdrada, albo rozwód, albo życie z tym partnerem okazało się nie takie, jakie jest i mamy takie przekonania w sobie, że na przykład miłość to cierpienie. Miłość równa się cierpienie. No i to przekonanie może tkwić w nas, to jest tylko przykład oczywiście, bo te przekonania mogą być różne. I to przekonanie miłość równa się cierpienie tkwi gdzieś w nas głęboko, może nawet nieświadomie i to rodzi dramaty potem w naszym życiu, tak? Albo nie czujemy się komfortowo, bo boimy się wejść głębiej w tą relację, bo boimy się właśnie cierpieć, tak? A tutaj pokazuje się, jeżeli będziecie w przepływie, pozostawicie te przekonania, otworzycie się na to, co przychodzi, to od pełni w wodniku do nowiu w Lwie nowa historia jakaś się rodzi w was i może się okazać, że te przekonania po prostu nie mają racji bytu, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. To będzie bardzo ważne i nie kontrolujcie i nie blokujcie tego przepływu, tak? To jest generalna aura, generalny temat, tu może być blokada tego, ale potem już to tak się rozluzowuje i jest przepływ, tak? Puchary, woda, przepływ to jest właśnie swobodnie płynące emocje, uczucia, czy te pozytywne, czy te negatywne, bo wiecie, my się nie składamy tylko z pozytywnych emocji, ale też negatywnych. Negatywne emocje to mogą być właśnie jakiś smutek przejściowy, czy tam smuteczki, czy
nie wiem, przygnębienie i tak dalej. Ważne jest też, żeby to rozpoznać w sobie, uznać, nie odrzucać i pozwolić, żeby to przez nas przepłynęło po prostu, tak? Bo to mogą być tylko takie chwilowe stany. Bardzo sympatyczny cykl dla Was. Nie odmawiajcie zaproszeń, jeżeli gdzieś otrzymacie zaproszenie na jakąkolwiek imprezę, nie odmawiajcie, nie wykręcajcie się. I też powiedziałabym, że fajnie by było, gdybyście Wy zorganizowali też jakąś, nie wiem, imprezę, czy grilla, czy domówkę. Owszem, z płynami, bo tutaj się płyny pokazują, ale będzie fajna atmosfera, naprawdę. I nie kategoryzujcie ludzi, tego nie zapraszam, bo tam nie pójdę, bo on mi kiedyś, czy ona mi kiedyś coś powiedział. Pozostawcie te swoje przekonania i otwórzcie się na to, co przychodzi. Ja jeszcze dla Was wyrosuję dwie karty z takiej talii, gdzie są cytaty, no dotyczące emocji, uczuć, no bo ten nóg wraku jest siódmodomowy. To musicie potem dopasować, czy na przykład ktoś w podobnym tonie albo przesłaniu to skieruje do Was takie słowa, albo Wy do kogoś, albo po prostu może Wy do siebie też, tak, skierujecie. Bo tu też jest duża szansa od końcówki lipca do połowy sierpnia ukochania siebie, po prostu siebie, nie tylko drugiej osoby, ale siebie też. Tak więc wylosuję dla Was dwie karty. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Jestem Twój, Twoja w każdym z możliwych światów. Zawsze. Czyli ktoś może skierować do Was takie słowa, albo Wy do kogoś, albo możecie poczuć taką informację, wiecie, pośrednio też, intuicyjnie, nie wiem, wibracyjnie od kogoś, że ktoś nawet gestem czy wzrokiem może skierować taką wiadomość do Was albo Wy do kogoś. Jestem Twój, Twoja w każdym z możliwych światów, zawsze. I druga informacja. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, kiedy widzę coś ładnego, pięknego albo interesującego, muszę koniecznie Tobie to pokazać. Czyli słuchajcie, może ktoś w środku nocy zadzwonić do Was albo napisać, bo coś chce się z Wami jako pierwszymi podzielić informacją, bo coś, nie wiem, usłyszał, zobaczył, przeżył, albo Wy do kogoś możecie to kierować, tak? Myślę, że bardziej w okolicach, słuchajcie, no właśnie, od końcówki lipca do połowy sierpnia, tak może być. Bardzo fajna energia, zobaczcie, że tutaj nie ma takiego typowego wyznania miłosnego, ale jest coś głębszego, tak? Bo możecie czuć od drugiej osoby albo do drugiej osoby te silne emocje, tak? Ten przepływ czakry serca. Ale też jest ważne, że to, że ktoś na przykład pomyśli o Was albo Wy o kimś jako o pierwszej osobie, z którą się chce podzielić czymś, to też jest ważne, bo jesteście po prostu ważni dla tej osoby, tak? Chcę Wam to powiedzieć jako pierwszej. Tak więc trzymam za Was kciuki, dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego i do następnych filmów. Bardzo serdecznie witam wszystkie skorpiony, które tutaj trafiły, chcą dowiedzieć się, jak będzie wyglądał cały cykl księżycowy od nowiu w raku. Ten nów w raku 17 lipca będzie robił do Was trygon i no, jak pojawiają się, słuchajcie, nowi albo pełnie w znakach wodnych, no to naturalne jest, że i skorpiony, i ryby czy raki będą bardzo mocno coś emocjonalnie przeżywać. Oczywiście te wszystkie trzy znaki zodiaku, one mają różne jakości i inaczej przeżywają różne rzeczy, ale przeżycia takie wewnętrzne, stany emocjonalne, fale emocji będą Was zalewać. Ja opowiadam tutaj o całym cyklu księżycowym, który rozpoczyna się nowiem zawsze, potem poprzez pełnię do kolejnego nowiu. Tak jest w każdym moim filmie. To jest informacja dla tych osób, które są tu pierwszy raz. Dla mnie to jest jedna całość. I
Raczej jedno wynika z drugiego, przynajmniej ja do tego tak podchodzę i dlatego tak traktuję te filmy, jeśli chodzi o NUF. Również chciałabym Wam podziękować tym osobom, które postawiły mi ostatnio kawę. Przy okazji innych znaków Zodiaku, nagrywając ten film, zapomniałam to zrobić. Więc dziękuję tym skorpionom, które zdecydowały się na taki gest i tak okazały wdzięczność. Mówię właściwie od miesięcy już o tej wdzięczności i wymianie energii, więc tym razem także. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. I oczywiście te osoby, które mają ochotę nadal i taką potrzebę postawić mi kawę, zapraszam do opisu filmu. No i okej, jak będzie główny temat wyglądał u Was? Wylosowałam tutaj karty kontroli i to na różnych poziomach może się realizować. Widzicie, że to jest karta relacji. NUF w raku jest siódmodomowy, dotyczy relacji, ale pamiętajcie, że nie tylko relacji prywatnych, miłosnych, bo to mogą być relacje zawodowe, to mogą być relacje wewnątrz rodziny, nie wiem, z sąsiadami, z urzędnikami, z kimkolwiek. I ta karta kontroli ma przesłanie takie, że albo Wy będziecie tak wewnętrznie spięci i będziecie czuli, że musicie, właśnie to jest taki przymus, kontrolować siebie w różnych sytuacjach, z różnych powodów, z różnych motywacji to może wynikać, czy na przykład okoliczności będą tego wymagać, albo to może pójść też w tą stronę, że będziecie chcieli kontrolować drugą osobę, czyli żeby było po Waszemu, żeby, nie wiem, coś z zegarkiem w ręku było robione, żeby przeforsować coś. Ta karta kontroli ma dużo wspólnego z tarotową dziesiątką kijów, słuchajcie. Czyli czujemy presję albo sami na sobie, albo presję wywieramy na kimś, albo presja jest na nas wywierana. I ta kontrola akurat w tym wypadku, w wypadku tej karty, ma podłoże lękowe. Więc to są karty w sumie psychologiczne, słuchajcie, ta talia. I jeżeli tak się głębiej zastanowimy, to to rzeczywiście jest prawda. Chęć kontroli drugiej osoby, albo sytuacji, albo nas samych wynika z lęków jakichś. Każdy z nas ma jakieś lęki, nikt nie jest wolny od lęków. I po prostu te lęki nas albo paraliżują, albo powodują, że stajemy na baczność. I nie umiemy wyluzować, po prostu nie umiemy puścić czegoś tak samopas, tak, żeby działo się jak ma się dziać, albo nawet może poszło nie w tym kierunku, w którym myślimy, ale odnajdziemy się, bo jesteśmy elastyczni. Nie, ta kontrola mówi o tym, że no boimy się czegoś, ale słuchajcie, ja używam czasownika bać się, w tym sensie, że tu nie chodzi o strach, tylko właśnie o lęk, bo emocja strachu i emocja lęku to są dwie różne emocje. Tu bardziej chodzi o lęk. Zastanówcie się, jeżeli będziecie, złapiecie się na takim swoim postępowaniu podczas tego całego cyklu księżycowego, to zastanówcie się, przepraszam, jaki lęk Was motywuje, bo te lęki, one mogą być nabyte, one mogą być wdrukowane. To mogą być też jakieś przekonania nasze własne, które powodują te lęki. Może to jest po prostu nieświadome. Może być też tak u niektórych, bo tutaj jest taki rozwój wydarzeń, że mam wrażenie, że Wy będziecie też się chcieli bardzo kontrolować. Sami siebie. Wasze reakcje i akcje. Nie wiem, mimikę twarzy, gesty, cokolwiek. Też u niektórych może tak się zrealizować, że może nie chodzić o kontrolę nad drugim człowiekiem, tylko nad sobą samym. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że w okolicach Nowiu w raku 17 lipca, to może być, wiecie, plus minus ta data, pokazuje mi się tutaj taki scenariusz. Powiem na razie o jednym ze scenariuszy. Powiedzmy, ktoś jest Wami zainteresowany, albo Wy kimś. I ktoś sonduje, albo Wy sondujecie grunt. I niekoniecznie ten ktoś, albo Wy wypowiadacie słowa na głos. Czyli robicie swoje, tak? Nie wiem, powiedzmy.
wymijająco sprawdzacie, czy ta osoba też byłaby Wami zainteresowana. No różne sposoby. Tam każdy ma swój sposób, ale nie mówicie tak do końca, o co Wam chodzi. Albo to może być w drugą stronę. Ktoś sonduje Was. Albo ktoś Was zaczepia, to jest za dużo powiedziane. Chodzi mi o to, że ktoś okazuje Wam na przykład zainteresowanie nieśmiałe, tak jest, właśnie sondujące. I tak nie do końca można się domyślić, jakie intencje są tej osoby. To mogą być, słuchajcie, nie wiem, powiedzmy w pracy, macie kolegę, koleżankę, bardzo sympatyczną osobę i ktoś zostawia Wam, no nie wiem, kwiatka na biurku. I tak nie wiecie, nie zostawia karteczki, albo może nawet zostawić karteczkę miłego dnia. I tak nie do końca wiecie, czy ktoś Was adoruje, czy po prostu ktoś chce Wam sprawić przyjemność na początek dnia. Tak? To może być taka sytuacja. Na przykład, jeżeli będzie chodziło nie o relacje prywatne, miłosne, tylko powiedzmy zawodowe, to może być tak, że ktoś będzie chciał z Wami współpracować albo Was się dopytywać, jak byś to zrobił, zrobiła, co sądzisz na ten temat, w którym kierunku to ma pójść, ale nie mówił tego dokładnie wprost. Nie to, żeby Was wykorzystać, tylko po prostu też w pewnym sensie może nie chcąc pokazać swojej niekompetencji albo, nie wiem, braku w wykształceniu, też tak może być. Albo to może też po prostu pójść od Was, tak? Bo na przykład zajmujecie się jakimś tematem w pracy zawodowej, na który musicie się jeszcze czegoś dowiedzieć na ten temat, tak? Bo to jest, nie wiem, coś tam, czego wcześniej nie robiliście. I też sondujecie tak. Dopytujecie się, ale nie do końca mówicie, o co Wam chodzi. I tutaj, słuchajcie, pojawia mi się energia milczenia, więc w niektórych sytuacjach może rzeczywiście się okazać zgodnie z powiedzeniem, że milczenie jest złotem. Że niektóre rzeczy warto zachować dla siebie, albo nie wypowiadać jakichś opinii, czy przemilczeć, bo z jakiegoś powodu to milczenie okaże się złotem. Słuchajcie, trochę się ciemno zrobiło, bo burza przyszła. Mam nadzieję, że i tak wszystko widać. Wiecie, jak to jest z letnimi burzami. Przychodzą i odchodzą. I energia zmienia się w okolicach pełni w Skorpionie. Nie Skorpionie, dlaczego ja mam... Mówię o Skorpionie i myślę, że pełnia w Skorpionie. Pełni w Wodniku. To jest 1 sierpień, ale to też może być plus minus, tak? Ta data. Okazuje się, że ktoś chce Wam w czymś pomóc. Okazuje się, że ktoś, na przykład tutaj Wy, nie do końca pokazujecie swoje intencje, czy mówicie o swoich intencjach, natomiast ktoś wychodzi Wam naprzeciw, żeby może to ułatwić. Ale też, słuchajcie, nie tak wprost, że przyjdzie do Was i powie, no to zrobimy to razem, ja Ci pomogę w tym. Nie, to też będzie takie, tu są podchody i tutaj też nie do końca są takie jasne komunikaty. Ale ktoś, tu jest pokazana karta, jestem zmotywowany, czyli ktoś rzeczywiście ze szczerej chęci chce Wam na przykład pomóc, ułatwić, nie wiem, prywatnie może da Wam bukiet kwiatów albo gdzieś Was zaprosi. Ale pamiętajcie o tym, że ta energia kontroli tutaj się unosi, więc może podprogowo ta osoba w okolicach pełni w Wodniku wyczuwać, tak, że nie do końca jesteście wyluzowani i tak dlatego postępować. Albo może właśnie będzie chciała Was wyluzować. Jeżeli to pojawi się, słuchajcie, w okolicach pełni Wodniku 1 sierpnia, rycerz na białym koniu, który będzie roztaczał wokół siebie aurę niezwykłości i będzie próbował Was uwieść w jakiś sposób i będzie na przykład mocno zainteresowany, to ta karta kontroli może mówić o tym, że Wy to wyczujecie, że może będziecie chcieli też sprawdzić, tak? Powiedzieć sprawdzam do tej osoby, czy to nie jest ściema. I wtedy ta energia kontroli może pozytywnie się zrealizować, tak? Natomiast jeżeli nie wejdziecie w coś i ten ktoś, taki byłby scenariusz, miałby szczere intencje i bardzo mocno będziecie kontrolowali swoje reakcje, tak? Swoje słowa,
no to coś tam sprzed nosa może Wam ucieknąć. Może nawet, słuchajcie, jakiś letni romans, tak? Może to nie rokować na coś dłużej, ale powiedzmy letni romans. I słuchajcie, ja tutaj mam kartę szóstki kijów w okolicach Nowiu w Lwie 16 sierpnia. I szóstka kijów mówi o tym, że dałem radę, że jestem z siebie dumny, że pokonałam trudności, że wyszło na moje, ale nie na moje, no, na moje mogło tu wyjść tak trochę przyciskając, tylko po tych kartach nie jestem do końca pewna, która strategia wyjdzie Wam na dobre. Czy ta strategia, że będziecie kontrolować siebie w niektórych sytuacjach, bo u niektórych z Was może tak się zrealizować, że właśnie ta kontrola, tak, nad sobą, reakcjami, że wyjdziecie na tym in plus, a u niektórych może być tak, że odpuszczenie tej kontroli spowoduje, że wyjdziecie na plus. I tutaj, słuchajcie, przy okazji tego zadowolenia z siebie i tej dumy z siebie pojawia się karta, że jestem, wewnątrz mnie jest spokój, czyli tak jakby, bo czasami jest tak, że jak jesteśmy dumni z siebie, zadowoleni z siebie, to chcemy w tym podzielić się na zewnątrz, rozpiera nas po prostu energia, a tutaj jesteście tak jakby zrównoważeni w tym. Czyli tak jakbyście też byli pewni, że ta wcześniejsza Wasza strategia związana z kontrolą, pójściem za kontrolą albo właśnie odpuszczeniem kontroli była właściwa. Czyli ten finał, tak, tego całego cyklu księżycowego, w zależności jaką drogę wybierzecie postępowania, przyniesie Wam jakieś korzyści, ale nie chodzi o korzyść materialną, tylko taką satysfakcję wewnętrzną. Również, słuchajcie, to może być odpuszczenie tej kontroli, ponieważ u niektórych z Was ten człowiek jest odwrócony plecami do tej karty, więc tak jakby odchodzi od tej kontroli, odpuszcza tą kontrolę, więc może dopiero w okolicach Nowiu w Lwie dojdzie Wam świadomie do Waszej głowy, że jednak ta strategia kontrolowania czy nie wiem, takiego presji, tak, wywoływanej na sobie albo na kimś, nie jest ok, ponieważ słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, tutaj pod tą kontrolą, pod powierzchnią jest lęk, tak, z różnych powodów, a tu kończycie kartą takiego spokoju wewnętrznego, więc tak jakby albo rozpoznajecie ten lęk, odpuszczacie tą kontrolę i godzicie się z tym, uznajecie, ok, dobra, mam tak, nie odrzucam tego, już rozumiem. I to Was tak jakoś wewnętrznie uspokaja, też tak może być, nie? Ale tak jak powiedziałam, u niektórych lepszą strategią może być trzymanie ręki na pulsie, tak, niż odpuszczenie. Rada jest dla Was, wybieram współczucie do siebie i również do tych, do wszystkich innych, czy do wszystkich innych ludzi, nawet do tych ludzi, których nie lubię. Czyli tutaj może być jakaś sytuacja podczas tego cyklu księżycowego, że będziecie mieć kontakt z ludźmi, z którymi nie nadajecie na tych samych falach, że na przykład, nie wiem, w pracy zawodowo, jeżeli nie macie urlopu, albo spotykacie kogoś, kto się o Was stara i czujecie, że tutaj nie te fale ze sobą nie współgrają, ale nie jesteście okrutni dla tej osoby, tak? Tylko tu nie chodzi o bycie litościwym, bo współczucie i litość to są pokrewne emocje, ale zupełnie inne, mają inne podstawy. Tu chodzi o to, że współczucie pozwala na postawienie się w sytuacji tej danej osoby, zrozumienie tej osoby i na przykład nawet jeżeli nie chcielibyście się z kimś spotykać, to Wasza odmowa nie będzie taka wprost, nie będzie raniąca, tak? Będziecie mieć na uwadze współczucie dla tej osoby. Tak więc powiem Wam, to jest wyzwanie na ten cykl księżycowy dla Was. Jak Wam się to zrealizuje? Może tutaj początkowo zrealizować się zawodowo, a potem, nie wiem,
może być niechęć też, tak? Może to pójść w tą stronę niechęci do jakiegoś współpracownika, albo nadmiernej sympatii do kogoś, tak? I łapiecie się na tym, że współpracuję z kimś, bo kogoś lubię, tak? Albo odwrotnie, nie chcę tej osoby w zespole, bo po prostu no, mój prywatny interes mówi o tym, że no, nie dam rady z tym człowiekiem się dogadać, nie? Także tutaj tak jakby, jeżeli to zrealizowałoby się zawodowo, no to tak prywata i profesjonalizm wchodzi, tak, w grę. Ja jeszcze wylosuję dla Was dwie karty stali, w których są cytaty, zdania dotyczące raczej uczuć, tak? No bo ten nów w raku jest siódmodomowy, to będziecie musieli się sami zorientować, czy na przykład ktoś taki komunikat do Was wysyła, czy Wy wysyłacie taki komunikat w świat, czy może na przykład sami do siebie, tak? No zobaczymy, co tutaj mi wyjdzie. Dwie karty dla skorpionów. Idealny start w dzień. Obudzić się obok Ciebie. Może na przykład to będzie tutaj gdzieś niewypowiedziane, tak? Pokazane, niewypowiedziane, dane do zrozumienia, ale niewypowiedziane. Także jak to zdanie, w jakim kontekście się zrealizuje, no to trudno mi powiedzieć. Albo słuchajcie, to może też się tak śmiesznie zrealizować, no nie miłośnie, tylko na przykład zaspaliście do pracy i dzwoni do Was ktoś, słuchaj, już jest ta godzina i czemu Cię jeszcze nie ma w pracy, nie? No to rzeczywiście ktoś Was budzi i start w dzień macie z kimś, tak? I drugi cytat, mówię to za rzadko, jest pięknie, jest miło, kiedy Ty jesteś. Tutaj właśnie mogą być takie komunikaty do Was kierowane, albo Wy do kogoś, nie wprost, tak? W okolicach Nowiu w Raku i w okolicach pełni w Wodniku. Ktoś może cieszyć się na Wasz widok, albo na Waszą obecność, ale niekoniecznie to wypowiedzieć, zwerbalizować, tylko, nie wiem, okazać w inny sposób. Mówię Tobie to za rzadko, jest miło, przyjemnie, dobrze, że jesteś, tak? Coś na tej zasadzie. Dobrze, że jesteś. Ktoś się cieszy na Waszą obecność albo Wy na czyjąś obecność. Ja trzymam bardzo mocno za Was kciuki. Mam nadzieję, że ten cykl księżycowy będzie dla Was jakoś nauczający. Mam wrażenie, że czegoś Was nauczy ten cykl księżycowy, albo przynajmniej coś Wam uświadomi. Widzimy się, słyszymy w kolejnych filmach. Witam bardzo serdecznie wszystkie strzelce w filmie, który będzie dotyczył całego cyklu księżycowego, rozpoczynającego się od Nowiu w Raku, 17 lipca. Informacja dla tych osób, które są pierwszy raz tutaj, oglądają pierwszy raz, trafiły tu pierwszy raz. Ja opowiadam o całym cyklu księżycowym, który zaczyna się od Nowiu, poprzez przybywający księżyc do pełni, ubywający księżyc do kolejnego Nowiu. Linia czasowa akurat w tym cyklu księżycowym to jest 17 lipiec Nów w Raku, potem 1 sierpnia jest pełnia w Wodniku i 16 sierpnia jest Nów we Lwie. Oczywiście ta energia Nowiu i pełni może się realizować troszeczkę wcześniej, troszeczkę później, tak? Ta energia może się kumulować, czy wydarzeniowo może to coś się zadziać, o czym ja opowiem. Musicie również wziąć pod uwagę, że te energie u każdego z Was mogą realizować się w zupełnie inny sposób. I ja staram się mówić zazwyczaj kilka scenariuszy i naprowadzać Was, ale jeden do jednego to na pewno nie będzie miało urzeczywistnienia. Chociaż zdarza się czasami, że kolektywnie mam informacje zwrotne na priv, że właśnie te moje słowa jeden do jednego się zrealizowały, ale nie zawsze. No i również
proszę Was jak zawsze o wymianę energii, okazanie wdzięczności. Ja mówię to od naprawdę długiego czasu, paru miesięcy, że ta wymiana jest konieczna energetyczna, żeby ta energia Wam się nie mieszała z moją energią, czy tam innymi energiami, które ja tutaj ściągam. Chodzi o to, żebyście zostawili po prostu komentarz, zostawili subskrypcję, zostawili łapkę w górę. Tak okażecie swoją wdzięczność również i odetniecie się energetycznie od tych energii, które tutaj widzicie, albo te osoby, które mają ochotę, których stać na taki gest, możecie zajrzeć do opisu i tam jest link do postawienia mi kawy. I dziękuję oczywiście tym strzelcom, które w ostatnich czasach zdobyły się na taki gest. Serdeczne, serdeczne dzięki. No i ten cykl księżycowy odnowił w raku. Główny temat, macie tutaj karty darów uzdolnienia. I ta karta koresponduje z tarotem, tak, który tutaj wylosowałam, z kartami, które ty wylosowałam, bo o czym mówią uzdolnienia? Uzdolnienia to są jakieś talenty, które wy macie. To mogą być talenty, wiecie, takie materialne, że nie wiem, umiem pięknie śpiewać albo rysować, ale to mogą być jeszcze zupełnie jakieś inne talenty, takie powiedzmy miękkie umiejętności, gdzie w tym cyklu księżycowym możecie to w pełni wykorzystać, pokazać. Nie wiem, to może być na przykład umiejętność godzenia dwóch stron albo rozkręcania świetnej imprezy, no cokolwiek, tak, co po prostu pomogłoby Wam funkcjonować w tym cyklu księżycowym na poziomie ziemskim, rzeczywistym, albo, nie wiem, z innymi ludźmi, tak, bo ten nów w raku jest siódmodomowy, czyli on jest taki bardzo relacyjny, ale tu nie chodzi o to, że tylko relacje miłosne, to mogą być relacje wszelkiego rodzaju, więc zastanówcie się, jaki wachlarz talentów, uzdolnień macie, o których może nie wiedzieliście, albo to jest dla Was oczywiste, naturalne, bo z takimi talentami się urodziliście i nie zwracacie po prostu na to uwagi. I po prostu wykorzystujcie to, te swoje talenty, uzdolnienia, nie wiem, ułatwiając sobie życie po prostu. Słuchajcie, to jest również, ta karta uzdolnień mówi o tym, że potrafię dawać i potrafię brać. To znaczy dzielę się z tym, co mam, ze światem, z innymi ludźmi, ale również z wdzięcznością przyjmuję to, co do mnie przychodzi z zewnątrz. Tu nie chodzi, słuchajcie, o wyrównanie energii. Tu nie chodzi o to, żeby być nastawionym coś za coś. Tylko tu jest przepływ, tak? Taki płynący z serca, nie wiem, z tych pozytywnych emocji, pozytywnych uczuć, nie wiem, też lubienia siebie, lubienia ludzi, lubienia kontaktów nawet z obcymi ludźmi, bo wiadomo, że słuchajcie, znajdujemy się w sezonie urlopowym, więc możecie się znaleźć w każdym miejscu na świecie. Nie wiem, czy jesteście przed urlopem, w trakcie, czy po. W każdym razie wykorzystujcie swoje talenty do zjednywania sobie ludzi, poczucia się dobrze w każdym miejscu, w którym jesteście. Może macie, słuchajcie, znacie, nie wiem, 5 języków obcych i ludzie, z którymi jesteście na urlopie, chcą wykorzystać tą Waszą umiejętność, żeby dogadać się z tubylcami. Także to są też takie uzdolnienia, prawda? Celebrujcie te swoje talenty, którymi zostaliście obdarzeni naturalnie, albo te, które się wyuczyliście po prostu, tak? Cokolwiek to będzie, naprawdę cokolwiek. To może być drobnostka, ale to może być również coś takiego większego, tak? I uświadomienie sobie, że ułatwia mi to życie po prostu. I powiem Wam, że ten cykl księżycowy pokazuje się dla Was, no po pierwsze, bardzo ziemsko, czyli może na przykład ten Jowisz w byku, który tranzytuje byka, Wasz władca, skieruje znowu Waszą uwagę na ziemskie sprawy, czyli sprawy materialne, nie wiem, finansowe, ale to może również się zrealizować w ten sposób, że tutaj jest bardzo dużo spokoju w tych kartach, czyli jest i pewność siebie,
i spokój wewnętrzny i poczucie, że jestem we właściwym miejscu. I nie ma tu jakichś takich przeciwności losu, takich, gdzie byście musieli na przykład bić głową w mur. Nie ma czegoś takiego tutaj. Nawet jeżeli pojawiłyby się jakieś kłopoty, problemy, to mam wrażenie, że będziecie podchodzić do tego z lekkością i spokojem. Bo nie ma tak w życiu, że zawsze jest pięknie, zawsze coś tam, wiecie, się spierniczy i zaburzy nasz rytm, ale tu pokazuje się w tych kartach generalnie, ogólnie, że jest w porządku, że jest ok i że ufacie. Tu jest pokazana też ufność, ufność sobie i ufność światu, temu, co przychodzi z zewnątrz. W okolicach Nowiu w Raku mogą rzeczywiście tutaj być, może być położony nacisk na sprawy zawodowe. Oczywiście, nie wiem, czy, słuchajcie, mówię do wszystkich, bo niektórzy z Was mogą w tym czasie już być na urlopie. Ta Wasza uwaga może być sfokusowana na przykład sprawach finansowych, tak? Nie wiem, będziecie gdzieś na drugim końcu świata i okaże się, że, nie wiem, walutę trzeba wymienić. Także to mogą być też takie sprawy materialne. Albo na przykład będzie, powiedzmy, problem z kartą kredytową, tak? Gdzieś tam nie będzie czytało, albo zapomnieliście zrobić przelew na kartę kredytową, no cokolwiek. Ale nawet gdyby tak materialnie, zawodowo tutaj się realizowało, to wymagana jest od Was kreatywność, czyli bycie słownym, owszem, zobowiązanie się do czegoś, czego się podjęliście jakiś czas temu, jeszcze przed Nowiem w Raku, ale w ramach tego zobowiązania, powiedzmy, zawodowego, finansowego, bycie słownym i kreatywnym, tak? Czyli wspięcie się na wyżyny, no może macie takie właśnie dary, umiejętności, że potraficie dwutorowo iść, czyli jako, nie wiem, osoba, na którą można liczyć, ale nie idzie tylko z klapkami na oczach jak koń do przodu, ale również wykrzesa z siebie inną energię wzniesienia się na wyżyny swoich umiejętności, tak? Kreatywności czy inspirowania kogoś do czegoś albo inspirowania siebie do czegoś. To może również zrealizować się tak, że poznajecie kogoś albo troszeczkę wcześniej niż Nów w Raku poznaliście jakąś osobę i ta osoba wydaje się Wam albo jest w takim typie innym niż Wy na przykład. Czyli taka bardzo, no, przede wszystkim ziemska, może małomówna, ale ta osoba ma coś w sobie. To może być kobieta albo mężczyzna. I na przykład tylko taka niewielka podkręcenie tej osoby, inspiracja, zainspirowanie tej osoby do czegoś z Waszej strony spowoduje, że ta osoba się otworzy i pokaże. Nie chodzi o pokazanie prawdziwej twarzy, tylko to, na co stać tą osobę. Może ta osoba nawet nie wiedziała, że stać ją na tak wiele, a przy Waszym tym, takiej tej ognistej energii, pozytywnej energii, nie wiem, uśmiechniętej, radosnej, ta osoba po prostu odżywa, tak? I może dlatego tutaj też są takie uzdolnienia, to są Wasze naturalne te uzdolnienia, dary, żeby inspirować innych. Też tak może być, tak? W okolicach pełni w wodniku tutaj już jest energia ta główna, czyli tych darów, uzdolnień. Dajesz, przyjmujesz, jest przepływ, tak? Gdziekolwiek się znajdziecie, jest w Was spokój, taka pewność wewnętrzna, że nie ubędzie Wam nic, jeżeli z kimś się czymś podzielicie, nie wiem, pomysłem. Może na przykład macie jakiś pomysł, będziecie w pracy nadal w tym czasie, w okolicach koniec lipca, początek sierpnia, i wpadniecie na jakiś pomysł i nie będziecie go chować gdzieś w sekretnym kajeciku, żeby nikt Wam go nie ukradł, po prostu powiecie to na forum, nie wiem, firmy i będziecie się cieszyli, kiedy ten pomysł zaczyna rosnąć, pączkować, nie wiem, może być zmieniany, ktoś inny go przejmie. Nie ma w Was takiej, nie wiem,
zazdrości, czy nie ma w was takiej chęci, żeby to zatrzymać dla siebie. Tu jest bardzo dużo dzielenia się, tak? Tym, co mam, tym, co umiem. Nawet słuchajcie, może to być dzielenie się, nie wiem, jedzeniem, tak? Dosłownie, dzielenie się jedzeniem. W relacjach przepływ, czyli ja tobie coś daję i otrzymuję jeszcze więcej w zamian. Czyli słuchajcie, była taka piosenka, Michał Bajor śpiewał, ja jestem bogaty, dlatego że nie chodzi o to, że mam materialnie coś w ręku, tylko im więcej daję, tym więcej otrzymuję w zamian. I to może budzić w was również takie poczucie wewnętrznej równowagi, spokoju, pewności, zaufania, tak, do życia, do świata, do siebie. Tutaj jest bardzo dużo zaufania do siebie. I ta energia się utrzymuje, słuchajcie, aż do Nowiu w Lwie, to jest 16 sierpień, plus minus może to się tak zrealizować, że ta energia się utrzymuje, ale ona powoduje nowe inspiracje, uskrzydla was, odkrywacie na nowo coś w sobie albo w innych ludziach. Nagle okazuje się, że znajdujecie się na nowym terenie. Oczywiście ten teren jest metaforyczny, czy na nowej przestrzeni, gdzie do tej pory nie byliście i was to zachwyca. To owszem, może być na przykład w tym czasie, w okolicach 16 sierpnia, jesteście na urlopie już, bo tutaj może też być urlop, i znajdujecie się gdzieś, gdzie wcześniej nie byliście. Może na przykład, wiecie, archetypowy strzelec chce być wszędzie na świecie. To jest im dalej, tym lepiej. U sąsiada jest zawsze trawa bardziej zielona, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie strzelce codziennie gdzieś podróżują albo co miesiąc. Więc może na przykład będąc na urlopie w tym czasie, znajdziecie się w takim miejscu, gdzie nigdy nie byliście. Albo na przykład jeździcie co roku w to samo miejsce, ale na urlopie skręcicie w ścieżkę, gdzie nigdy nie skręcaliście i znajdziecie na przykład przepiękną polanę. Tak? Albo nie wiem... bardzo blisko was zobaczycie jelenia, wilka, cokolwiek i to was tak zachwyci po prostu, tak? Zaskoczy i zachwyci. Emocji tutaj jest dużo. Tu jest i empatia, spokój, kreatywność, pozytywne emocje są tutaj. Także słuchajcie, ten czas dla was jest naprawdę taki inspirujący. Dzielenia się tym, co mam najlepszego z innymi, i inni dzielą się z tym, co mają najlepszego ze mną. Powiem wam, że fantastyczny czas. Czy to by było, nie wiem, w związkach, które trwają już, to tu jest ożywienie takie emocjonalne, zrozumienie siebie, dbanie o siebie, przejmowanie się sobą, pytanie się partnera, partnerki, a czy może chcesz tą poduszeczkę, żeby ci było wygodniej siedzieć. Albo jeżeli to są relacje, które dopiero się zaczęły, to tutaj jest, słuchajcie, tutaj nie ma takiego zakochania, zauroczenia, tylko tu jest po prostu taka, chyba albo się od przyjaźni zaczyna, a wiecie, że przyjaźń jest, to znaczy relacja, która zaczyna się od przyjaźni, jest bardziej głębsza niż taka, która zaczyna się od fascynacji, tak? No naprawdę bardzo świetna energia. Jak patrzę na te karty, to aż po prostu się uśmiecham pod nosem. Uśmiecham się do siebie, że jest taka fantastyczna energia. I rada dla was, tak, na ten cykl księżycowy, podążam swoim własnym tempem i pozwalam innym czynić to samo. Więc w was jest bardzo dużo zrozumienia, tak? Jeżeli wyrywam się do przodu, to wiem, że ja się sam wyrywam do przodu i nie zmuszam innych, żeby robili to samo. Właśnie te karty o tym mówią, tak? Nawet jeśli tutaj mielibyście na początku tego cyklu w okolicach Nowiu w Raku inspirować kogoś, to z szacunkiem dla ograniczeń czy blokad drugiej osoby, wiedząc, że na przykład ktoś nie jest gotowy pójść, nie wiem, na całość, na 100%, ale mimo wszystko będziecie komuś tam, kogoś inspirować, dmuchać w skrzydła, żeby swoje własne talenty, tak, odkrył przed innymi. Powiem wam, że jeżeli na przykład w tym czasie
Bralibyście udział w jakichś kursach, szkoleniach, nie wiem, byście chcieli zdobyć certyfikat, to być może traficie na takiego wykładowcę, bardzo fajnego lidera, który będzie wszystkich inspirował, albo na przykład, jeżeli będziecie chcieli dorobić, tak, bo strzelec, słuchajcie, to jest też nauka wyższa, archetypowo niektórzy z Was mogą być na przykład nauczycielami, wykładowcami i może chcą akurat w czasie lata gdzieś dorobić, to może Wy będziecie inspiracją dla tych osób, dla Waszych, nie wiem, słuchaczy, studentów, kogokolwiek, tak? Także możecie być przykładem dla kogoś, takim stuprocentowym przykładem z krwi i kości. Ktoś może czerpać od Was i Wy jednocześnie możecie czerpać od tych ludzi, którzy są na przykład jeszcze w cudzysłowie niewtajemniczeni, są laikami w jakiejś tam dziedzinie, a Wy jesteście, nie wiem, gdzieś na wyższym poziomie, ale pamiętajcie, ja też zawsze o tym mówię, że nawet jeżeli przyrównując to do kart tarota, tak, od laików też można się dużo uczyć, bo oni mają świeże podejście i no to jest taki świeży powiew wiatru, tak? Czyli tu jest właśnie taka energia. Słuchajcie, ja jeszcze dla Was wyrosuję dwie karty, bo ten nów w raku, który determinuje cały cykl księżycowy, jest siódmodomowy, czyli relacyjny. To relacje na szerokim tego słowa znaczeniu, szerokim poziomie mogą być. I tutaj są takie zdania raczej miłosne, ale one mogą się Wam dosłownie zrealizować w relacjach miłosnych, ale mogą też się zrealizować, słuchajcie, w tych relacjach jakichś zawodowych z innymi ludźmi, o to, o czym mówiłam. Zobaczymy, co tutaj wylosuję. O, to jest fajny cytat, widzę. Wiedziałeś, wiedziałaś, że pingwiny żyją całe życie ze sobą, czyli łączą się w pary na całe życie. I pytanie, chciałbyś być moim pingwinem albo chciałabyś być moim pingwinem? Więc słuchajcie, to jest takie wyznanie miłosne, ale pośrednie, tak? To mogą być również oświadczyny. Chociaż w tych kartach tarota takich oświadczyn sensu stricte nie widzę, ale nie wiem, ktoś może też skierować do Was taki komunikat, że świetnie coś zrobiłaś, zrobiłeś, chciałabym współpracować z Tobą jeszcze raz przy innym projekcie. To też może właśnie coś na tej zasadzie być. I druga, o, tutaj też jest zwierzątka, coś mi się takie zoo wylosowało. Jeśli motyle w brzuchu, no to jest, słuchajcie, niedosłowne tłumaczenie. Jeśli motyle w brzuchu mówią o podekscytowaniu, to mam kompletne zoo w sobie, tak jak czuję się, jakbym połknął kompletne zoo, kiedy Ciebie widzę. To znaczy, ktoś albo tak się cieszy na Wasz widok, albo Wy cieszycie się na kogoś widok i po prostu aż z ekscytacji ktoś przebiera nogami. Więc to jest właśnie taka energia, tak? Może ktoś Wam powie w tym czasie, że to jest jakaś cudowny przypadek, albo zbieg okoliczności, albo przeznaczenie, że Was spotkało, bo komuś na coś otworzyliście oczy. To też może być takie przesłanie. Albo ktoś Wam na coś otworzył oczy. I po prostu ktoś tak się cieszy, raduje, że Was widzi, tak? Że nie wiem, pojawiliście się w życiu tej osoby. Także ja trzymam za Was kciuki. Świetny naprawdę dla Was czas, ten cykl księżycowy. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnych filmów. Witam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce, które chcą się dowiedzieć mniej więcej oczywiście, jak będzie wyglądał cały cykl księżycowy od nowiu w raku. Nów w raku ma miejsce 17 lipca i ja opowiadam o, tak jak wspomniałam, całym cyklu księżycowym, to znaczy od nowiu poprzez pełnię do kolejnego nowiu. W tym okresie czasu, o którym mówię, nów jest 17 lipca, pełnia w wodniku jest 1 sierpnia, kolejny nów, to już będzie nów we lwie, jest 16 sierpnia. Więc to jest ten okres czasu, tak? Wiadomo, że energia pełni i nowiu może się kumulować, manifestować trochę wcześniej lub trochę później niż te daty, o których mówiłam. Jednak generalnie tak w okolicach tych dat mogą zdarzyć się no te wydarzenia, o których opowiadam, albo coś podobnego.
No bo wiadomo jest, że to nie jest rozkład na indywidualną osobę. Jeszcze proszę Was o wymianę energii, również okazanie ze swojej strony wdzięczności za to, że rozkładam karty, to znaczy pozostawienie komentarza, subskrypcji, łapki w górę, albo jeżeli macie ochotę, tak jak ostatnio, postawić mi kawę, to zapraszam do opisu, tam jest link, gdzie możecie to zrobić. I główny temat, jaki u Was tutaj podczas tego cyklu księżycowego będzie aktualny, wylosowałam kartę uwalniania. To są takie karty psychologiczne raczej, wewnętrzne. I o co chodzi w tym uwalnianiu? Słuchajcie, to jest bardzo dobra karta, ponieważ macie szansę w tym cyklu księżycowym dosłownie uwolnić się z jakichś starych schematów, w ogóle z przeszłości, jeśli chodzi o przeszłość. Zacząć nowy rozdział na przykład, albo wybaczyć komuś coś, albo uzyskać wybaczenie. I tak jakby bez bagażu idziecie w przyszłość. W ogóle tarot o tym mówi, karty tarota, które leżą na stole, mówią o tym. Więc cokolwiek by to było, to może być na przykład poczucie odwagi i uczynienie wreszcie czegoś, co żeby zostawić za sobą coś, co Wam już nie służy. Zrobić nowy, świeży krok z lekkością. To może być na przykład decyzja o odejściu z tej pracy, której nienawidzicie. I zrobicie to z ulgą, z jasnym czołem, będziecie wiedzieli, że po prostu to Wam tylko już ciążyło jak plecak z kamieniami. Albo to może być te stare schematy z przeszłości, czyli na przykład wewnętrznie uwalniacie się od starych przekonań, czy jakiegoś, nie wiem, na przykład ex albo byłej, gdzie niedobrze się działo, powiedzmy. I teraz w tym cyklu księżycowym jesteście gotowi patrzeć w przód, nie w tył, tylko w przód. To mogą być również, słuchajcie, sytuacje takie, że w tym okresie czasu uzyskujecie rozwód. I to też jest, może być pokazane w karcie uwalniania, w tym sensie, że już przeszłość się za Wami nie ciągnie, tak? Że jesteście gotowi właśnie patrzeć w przód. I wszystkie karty tarota, które o tym mówią, wszystkie trzy, które tutaj leżą, mówią o tym, że patrzę w przód, że idę do przodu, bez bagażu, z wiarą w to, że czeka mnie coś lepszego w przyszłości, bo i trójka kijów i szóstka mieczy mówi o tym, że idziemy w przyszłość, że nie czekamy na to, czy zrobię pierwszy krok, czy nie zrobię, czy ktoś się zastanowi, czy ja się zastanawiam, nie, ja to po prostu robię. I koziorożce mają właśnie taki czas w tym cyklu księżycowym. Nów w raku znajduje się po opozycji, czyli naprzeciwko Was, i będzie aktywował wszystkie planety, które macie w koziorożcu, i ten nów jest siedmiodomowy, więc tutaj mogą być takie sprawy, które mówią o tym, ja nie chcę już, nie wiem, ciągnąć czegoś ze sobą. Mi już to nie służy, mnie już to męczy, chcę się wreszcie od czegoś właśnie uwolnić. Tylko wiecie, to uwalnianie nie jest takie, że robię komuś krzywdę albo robię sobie krzywdę, tylko wewnętrznie do tego dojrzałem, żeby wyjść z tej dziury, tak? Wyjść z tej dziury, która mnie trzyma w przeszłości i nie pozwala ruszyć do przodu. W okolicach Nowiu w Raku ukazują Wam się perspektywy zupełnie nowe i chwytajcie te perspektywy. To nie jest tak, że macie na cokolwiek czekać, Wy macie to robić, może nawet spontanicznie. Jeżeli poznacie nową osobę, wejdźcie na 100% w to coś, czy to będzie, nie wiem, zauroczenie, czy to będzie nowa praca, czy to będzie jakaś podróż, urlop, wejdźcie na to w 100%, bo tylko i wyłącznie Wasze zaangażowanie, które w to włożycie, pokaże drugiej stronie, że warto z Wami czy współpracować, czy prowadzić relacje. Interesujcie się drugą osobą, czym się zajmuje, róbcie plany, nie wiem,
bierzcie pod uwagę tą drugą osobę w planach w swoim życiu i tak dalej, a zobaczycie, że zawniesie to was, dosłownie zaniesie to was w miejsca, w których wcześniej nie byliście, nie wiedzieliście, że można tak po prostu wejść w coś na świeżo, odkryją się przed wami nowe, może nowe możliwości, czy tej relacji, czy tej pracy, czy nie wiem, nowe emocje, odcienie nowych emocji. Słuchajcie, co ludzie mówią do was, tak? Nie tylko skupiajcie się na sobie, ale słuchajcie ludzi. Bądźcie również wrażliwi na wibracje, które przychodzą z zewnątrz, co ludzie mają wam do powiedzenia, co oni sobie reprezentują. Bądźcie delikatni, tak? Tu jest dosłownie karta jestem delikatny, nie wiem, czy dla siebie, czy dla innych. Obchodzę się z kimś tak, jak chciałbym, żeby się ze mną obchodzono, tak? No i w okolicach Nowiu Welwie, tutaj słuchajcie, wybucha miłość. Może tutaj będzie wcześniej randkowanie, albo wy zdecydujecie się wejść w coś nowego, a tutaj już rzeczywiście jest między wami porozumienie, nie tylko ogniste, ale również, nie wiem, duchowe, sercowe i czujecie się na swoim miejscu po prostu. Że tu nawet nie chodzi o to, że wybraliście kogoś świadomie, dobrze, czy ktoś dobrze was wybrał, tylko po prostu to rokuje, to coś, co zaczynacie, czy kontynuujecie od mniej więcej Nowiu w Raku 17 lipca, okazuje się strzałem w dziesiątkę. I powiem wam, że tutaj jest bardzo pozytywny rozwój wypadków, cokolwiek by to było. Nawet jeżeli bylibyście na urlopie i nie poznalibyście nikogo nowego, to bądźcie ciekawi tego miejsca, w którym jesteście. Wyjdźcie za płot tego hotelu, czy no nie wiem, tego ośrodka wczasowego, gdzie jesteście i poznajcie ten teren geograficznie, nie wiem, poznacie tam na pewno fajnych ludzi, odkryjecie coś, co nie jest napisane w przewodniku, ani o czym nie mówi rezydent. I będziecie się czuli lekko, po prostu lekko. To naprawdę tutaj jest, jeżeli w tym czasie macie urlop, to troski dnia codziennego, tej pracy, której zostawiliście w swoim miejscu zamieszkania, nie będą wam w ogóle tutaj zawracały głowy. Jesteście tak jakby w innym świecie. Ja to widzę tak, jakbyście byli w innym świecie, czasowo w innym świecie, tak? Czyli urlopowo w innym świecie. Jeżeli zaczynacie pracę w nowej firmie, to tutaj jest zaangażowanie, tu robicie coś z pasją, znajdujecie wspólny język z ludźmi i te relacje są harmonijne, tak? Może po prostu trafiacie na takich współpracowników, szefów, kogokolwiek. Jeżeli poznalibyście kogoś nowego, to tak jak mówiłam, no rewelacja po prostu. Słuchajcie, ja bym chciała o tych kartach gadać przez 20 minut, ale tutaj się nie da rozmawiać przez 20 minut, dlatego że tutaj wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Tutaj również, słuchajcie, może... Tak mi przyszło teraz do głowy. Owszem, urlop, ale może też jak planowanie jakiejś przeprowadzki, tak? Czyli na przykład doszło do finalizacji czegoś w tym okresie czasu, o którym mówię, albo tuż przed Nowiem w Raku i tu przygotowujecie się do przeprowadzki, tak? Z całym tym majdanem swoim. I okazuje się tam na miejscu, gdzie jesteście, że macie fajnych sąsiadów, że to miejsce wam służy nowe do życia, że być może nawet jest blisko natury. Może ta karta kochanków też mówić o tym, że to jest blisko natury i nie wiem, spokój, zieleń i czujecie się dobrze po prostu w tym miejscu. Jesteście spokojni, tak? Spokojni i wewnątrz spokojni. I tutaj jest rada dla was na ten cykl księżycowy. Stawiam granice z miłości, z powodu miłości. To znaczy, nie dlatego, żeby na przykład miłość do mnie nie przyszła, tylko psychologowie mówią o tym, że trzeba stawiać granice, trzeba być asertywnym, żeby też sobie nie szkodzić.
albo nie szkodzić na przykład nam jako rodzinie. Więc nie dać sobie też wejść na głowę, tak? Ponieważ stawianie granic powoduje, że ktoś nas szanuje. My szanujemy siebie, dbamy o swoje potrzeby. O to tutaj chodzi w tej radzie. Tak więc pamiętajcie o tym, bo nie ma tutaj takich kart, żeby ktoś Wam chciał wejść na głowę, ale może się zdarzyć tak, że na przykład ktoś czegoś za dużo będzie od Was chciał, a Wy nie będziecie gotowi akurat w tym momencie dać tego, co ta osoba chce dać, tak? Dobrze, to teraz jeszcze wyrosuję dla Was dwie karty. To są takie przesłania w sumie miłosne, ale może się zdarzyć tak, że Wy skierujecie ten komunikat do kogoś, albo od kogoś ten komunikat przyjdzie do Was, albo może to po prostu być też tak, że będziecie tak się wewnętrznie czuli. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Najbardziej wartościowe skarby powinny leżeć pod ziemią, ale ja nie mogę Ciebie tak po prostu pogrzebać, zagrzebać, więc może się okazać, że Wy wypowiecie taki komunikat, chcielibyście, nie wiem, zawłaszczyć na przykład jakąś osobę, ale wiadomo, że nie można schować tej osoby przed światem jako mojej, nie? Ale tutaj jest takie pośrednie wyznanie, że ktoś jest dla mnie ważny, albo Wy jesteście dla kogoś ważni i uważacie tą osobę za skarb, tak? Czyli nie wiem, że trafiliście na odpowiedniego człowieka, albo ktoś do Was kieruje taki komunikat. Lubię Cię i tak, to jest drugie przesłanie. Lubię Cię i tak, nawet jeśli w tym momencie nie chcę Cię widzieć, albo nie mogę znieść Twojego widoku. Nie ma tutaj, słuchajcie, w tych kartach takich kłótni, ale może pośrednio to mówić o tym, że, ja nie powiedziałam, teraz mi to do głowy przyszło, że poznajecie kogoś na odległość, albo prowadzicie relacje na odległość. Jeżeli prowadzicie relacje na odległość, bo na przykład jeden mieszka w tym miejscu, a drugi jest w pracy gdzieś, nie wiem, za granicą powiedzmy, to ta osoba, która jest gdzieś daleko, albo Wy jesteście, może mówić w tym komunikacie, że też tęskni za Wami, ale nie dlatego, że nie chce Was widzieć w tym momencie, tylko fizycznie to jest niemożliwe. I w okolicach Nowiów, w tym, we Lwie, widzicie się ponownie, tak? Bo wcześniej to było niemożliwe. Albo na przykład może być też tak, że nie ma tu kłótni, słuchajcie, jakiejś, więc może być też tak, że ktoś jest bardzo zajęty i nie jest w stanie nawet przez internet, przez kamerę się z Wami zobaczyć, tak? Bo gdyby tu była kłótnia w tych kartach, to powiedziałabym, że ktoś mimo wszystko lubi Was albo lubicie kogoś, jeśli akurat w tym momencie, nie wiem, ktoś jest obrażony, ale tu nie ma kłótni, tu jest po prostu, może być też odległość. Dobrze wylosowałam tą kartę, bo nie powiedziałabym o tym scenariuszu. Tu może być, jeżeli poznajecie kogoś świeżo, na odległość, czyli przez portale społecznościowe, randkowe, to intensywnie jest prowadzona ta relacja i ona rokuje, ta relacja, i Wy spotykacie się dopiero właśnie gdzieś tak w połowie sierpnia, tak? Plus minus 16 sierpień. I to będzie dobre spotkanie. Bardzo dobre spotkanie. Rzadko tak bywa, powiem Wam, mam klientów, niektórych, którzy poznali się właśnie przez portale randkowe i stworzyli trwałą relację, ale bywa to rzadko. I tutaj ja widzę potencjał też na coś takiego. Oczywiście nie przywiązujcie się do tych moich słów, że każdy koziorożec coś takiego, u każdego koziorożca coś takiego się wydarzy, ale jest ogromna szansa, tak, że traficie na kogoś, powiedzmy na portalu randkowym, kto też szuka prawdziwej relacji, a nie tylko na chwilę. I tu jest też połączenie, słuchajcie, serc, połączenie dusz, współgranie ze sobą, tak? Czyli, nie wiem, może macie podobne spojrzenie na świat. Bardzo bym się cieszyła, gdyby w kartach pokazał mi się taki właśnie scenariusz, bo rzadko zdarza się w obecnych czasach, że po prostu dwoje ludzi, którzy szuka kogoś na poważnie, na stałe, trafia na kogoś takiego na portalach randkowych, tak, społecznościowych.
I za to po prostu trzymam kciuki, za te koziorożce, które szukają kogoś na poważnie i znajdą przez na odległość, tak? I za te koziorożce, które w jakiś sposób prowadzą relacje na odległość i no z różnych przyczyn, zazwyczaj ekonomicznych, wiecie, emigracyjnych, za chlebem, też tak bywa, tęsknią za sobą, ale ten związek jest rozwojowy, ten związek jest rozwojowy i po prostu wy tutaj się spotykacie. I to będzie, myślę, że będzie dalej trwało. Także trzymam za Was kciuki, życzę Wam naprawdę wszystkiego najlepszego. Widzimy się, słyszymy w kolejnych filmach. Witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki, które trafiły tutaj na film zatytułowany Nów w Raku 17 lipca, ale przypominam, albo mówię do tych, którzy nie wiedzą, że ja opowiadam o całym cyklu księżycowym, to znaczy od nowiu do nowiu, od danego nowiu w danym miesiącu poprzez pełnię do kolejnego nowiu. Dla mnie to jest taka spójna całość, jedność i jedno wynika z drugiego, ponieważ Nów zawsze tak jakby sygnifikuje albo określa kierunek, jak będzie wyglądał cykl księżycowy. Oczywiście każdy z nas ma swój własny solariusz i znaczy lunariusz, chodzi mi o lunariusz miesięczny, więc można z lunariusza zawsze mniej więcej się dowiedzieć, jakie będą wydarzenia w ciągu danego miesiąca księżycowego się ujawniały. No ale ja tutaj traktuję tak ten cykl księżycowy jak i tak, jako taki, nazwijmy to w cudzysłowie, lunariusz kolektywny. No i jeszcze przypominam Wam oczywiście, że mój kanał da radę subskrybować. To znaczy ja od wielu miesięcy mówię zawsze, żebyśmy się powymieniali energią, okazali sobie wdzięczność również, żebyście okazali mi wdzięczność za to, że rozkładam Wam karty, może przed czymś przestrzegam albo jakieś takie radosne informacje Wam przynoszę. I pozostawili właśnie komentarz, pozostawili subskrypcję, pozostawili łapkę w górę, albo te osoby, które mają ochotę, niech zajrzą do opisu filmu, tam znajduje się link i możecie po prostu postawić mi kawę. I powiem Wam, że ten cykl księżycowy od Nowiu w Raku to taki wodnikowy. To znaczy Nów w Raku nie robi do Was jakiegoś tam super świetnego aspektu, ale główny temat, jaki w tym cyklu księżycowym będzie u Was aktualny, to jest no, wodnikowa wolność. Co ja mogę więcej powiedzieć? Słuchajcie, tylko w tych kartach ta wolność wiąże się z tym, żeby poczuć ją wewnętrznie. To znaczy nie czuć, nie przepraszać za to, że robię coś po swojemu, albo chcę iść w tym kierunku, a nie w innym. Jeżeli poczujesz, że ludzie wokół akceptują i dają Tobie swobodę działania i tą wolność, to tym bardziej będziesz czuć się tak jakby, nie wiem, wdzięczny i też chcieć dawać wolność. To znaczy, wiecie, to może budzić w dwie strony, że jednak staniecie przed jakimś wyzwaniem, egzaminem, albo taką wewnętrznym poczuciem, że muszę pozwolić komuś na jego, ją, jej wolność, żeby nasz związek, nasza relacja był zdrowy. Była zdrowa, tak? O to chodzi. I Wy doskonale rozumiecie tą potrzebę wolności, doskonale rozumiecie to nieskrępowanie. W tej potrzebie wolności nie ma strachu, że ktoś na przykład nas zostawi. Nie, tu jest właśnie zaufanie. Daję komuś wolność, czy ofiaruję komuś wolność, otwieram komuś drzwi do spełniania na przykład swoich pasji, czy hobby, czy czegokolwiek, bo ufam, tak? I to jest wartość dodana, to zaufanie tutaj w tej wolności. Jeżeli otrzymacie od kogoś wolność, to znaczy, nie wiem, w ramach relacji powiedzmy, tak? Partner pomimo jakichś strachów, lęków, że możecie się od niego oddalić,
da wam tą wolność w spełnianiu siebie, to docencie to, bo dla tego partnera, partnerki może to być trudne. Naprawdę to może być trudne. Tym bardziej, tak, wdzięczność za to zaufanie, którym partner was obdarza, tak jakby też pogłębia waszą relację. Ta wolność również może, słuchajcie, wiązać się owszem ze sprawami zawodowymi. To znaczy, może w tym okresie czasu, ten 17 lipiec do 16 sierpnia, nie macie urlopu. Może macie w innym terminie urlop. I dostaniecie jakieś zadanie w pracy, gdzie będziecie mogli się spełniać swobodnie, powodnikowemu. Dostaniecie wolną rękę. I po prostu będziecie w swoim żywiale. Mogę zrobić to tak, jak chcę, po swojemu. Nie jest mi powiedziane, że na przykład efekt ma być taki. I możecie się po prostu na wyżynę swojej własnej kreatywności wspiąć. Chociaż ja odnoszę wrażenie, że tutaj bardziej będzie chodziło o relacje międzyludzkie, ale nie tylko miłosne w tym cyklu księżycowym, to mogą być jakiekolwiek relacje międzyludzkie. Tu się pokazują i relacje, wiecie, z grupą ludzi i jakieś z osobami, które są z przeszłości, ale te osoby z przeszłości, to niekoniecznie one mogą teraz wracać do was, to mogą być osoby, które znacie od lat. I może być właśnie nowa jakość tej relacji dzięki tej wolności. Owszem, wy możecie się uwolnić od jakichś schematów z przeszłości, ale w ramach, powiedzmy, długoletniej przyjaźni, ta przyjaźń może... Możecie się tak troszeczkę odkleić od siebie i na przykład długo nie widzieć albo długo nie kontaktować, bo jedna i druga strona rozumie, że trzeba dać oddech, tak? Trzeba świeże powietrze tam wpuścić. Więc to wcale nie musi być ta przeszłość, jakkolwiek wiecie ją, rozumiecie, jakkolwiek ta przeszłość u was się urzeczywistni, ona nie musi być akurat w tym cyklu księżycowym bardzo mocno obciążająca. Ona może być wspierająca, byleby nie była uzależniająca. W okolicach Nowiu w Raku, bo wiecie, Nów w Raku jest bardzo mocno emocjonalny, taki no, relacyjny, bo jest siódmodomowy, więc tutaj pojawiają się relacje, słuchajcie, z ludźmi. Może znajdziecie się wśród ludzi, którzy będą mieć inne punkty widzenia, albo ludzie, którzy inaczej patrzą na świat, albo wy wejdziecie do takiej grupy ludzi i po prostu dla was to będzie odświeżające i też w pewnym sensie uzdrawiające tych ludzi albo was, że w tej inności możemy jednak znaleźć podobieństwo. Tutaj pokazują się relacje, słuchajcie, bardzo ciepłe, czyli akceptujemy siebie, czujemy się dobrze w swoim towarzystwie i to nie tylko wy, drugi człowiek. Czyli dwójka, tu jest więcej niż dwoje ludzi. Tu chodzi o, w ogóle w tym cyklu księżycowym chodzi o kontakty z wieloma osobami. Nie, albo na przykład do was jako do pary dołącza ktoś, to znaczy, nie wiem, może odwiedza was ktoś z rodziny, siostra, brat z dziećmi, nie wiem, mama, tata i po prostu do was jako do pary nagle się robi więcej ludzi i wasz związek tak jakby nabiera inną jakość, ponieważ nie jesteście tylko dla siebie, ale też ci inni ludzie pokazują inną perspektywę was dwójki jako osób i waszego związku. I to jest właśnie uzdrawiające. Tutaj jest karta uzdrawiania, czyli jest miło, sympatycznie, nie wiem, może też wyjaśniamy sobie różne rzeczy w dość swobodnej, miłej atmosferze. Może też godzimy się z kimś, tak? Jeżeli powiedzmy, gdzieś w rodzinie były niesnaski, ktoś na kogoś się obraził, albo nawet długo ktoś z kimś nie rozmawiał, to w tym okresie czasu jakaś taka zorganizowana impreza, na przykład przez wodniki, albo gdzie wodniki pojadą na jakąś imprezę, na nowo zaczną z kimś rozmawiać, tak? I ta relacja będzie uzdrowiona, czyli, no nie wiem, pogodzicie się, albo spojrzycie na siebie pod innym kątem.
Tak? Więc korzystajcie z tego kierunku, o którym mówiłam, w okolicach Nowiu Wraku, czyli to będzie plus minus 17 lipca, ponieważ relacje z wieloma ludźmi, kontakty z wieloma ludźmi, może nawet i z różnych kręgów kulturowych, wiecie, wodnik ma też znajomych z różnych warstw społecznych i kręgów kulturowych, będzie dla Was naprawdę ożywcza. Ożywcza, uzdrawiająca. To może być urlop, bo niektórzy z Was, no, siłą rzeczy, nie wszystkie wodniki będą w pracy w tym czasie. Ktoś może mieć urlop i po prostu gdzieś tam na miejscu kogoś poznajecie, dobrze Wam z tymi ludźmi, nie wiem, tam wieczorkiem usiąść i wypić piwo albo pójść gdzieś na imprezę. Także i to będzie też tak samo w sobie takie odprężające. W okolicach pełni, w Waszym znaku zodiaku, w wodniku 1 sierpnia, tak plus minus 1 sierpnia, no właśnie ta przeszłość tu się pojawia, czyli to, co mówiłam na początku, że to mogą być na przykład jakaś wieloletnia przyjaźń, albo to może być rzeczywiście ktoś, kto wróci z przeszłości, albo Wasze wspomnienie o kimś, tak? Może również wrócić. Niekoniecznie ta osoba, te osoby fizycznie mogą znowu się pojawić w Waszym życiu, tylko, nie wiem, coś Wam się przypomni. Albo może rzeczywiście przypomnicie sobie, jak Wy byliście kiedyś dziećmi, bo tutaj w okolicach Nowiu w Raku też akurat ta talia jest taka, że tu są dzieci, więc na przykład widok jakichś dzieci albo widok dzieci w zabawie przypomni Wam Was z dzieciństwa, tak? W okolicach Nowiu w wodniku. I to też będzie takie odświeżające, bo słuchajcie, karta Jestem zorganizowany mówi o tym, że my jako dorośli żyjemy życiem takim od do, to znaczy tak, tu mamy umówione spotkanie, tutaj trzeba zrobić to, tutaj w niedzielę gdzieś pojechać, czy no cokolwiek, i to jest takie, słuchajcie, no właśnie, to jest taka organizacja nasza. Natomiast odświeżające spojrzenie na siebie, takiego spontanicznego siebie, jak byłem w dzieciństwie, o czym marzyłem, czego chciałem. Ta nieskrępowana wolność w dzieciństwie, ona tutaj ze zdwojoną siłą może do Was wrócić. To też emocje jakieś takie, wiecie, z dzieciństwa. To mogą być przypomnienie sobie nagle jakiegoś zapachu z dzieciństwa, czy ze wczesnej młodości, które wzbudzi Was, nie wiem, tęsknotę albo jakieś miłe wspomnienie. To może być zapach, to może być, nie wiem, jakiś obraz, ale nie w sensie, wiecie, namalowany, ale przypomnienie sobie jakiegoś obrazu. To może być również przeczytanie czegoś, trafienie na coś, nie wiem, na jakąś bajkę, którą się dawno nie słuchało, nie czytało, i nagle przypomnienie sobie emocji z przeszłości, tak? I poczucie tej wolności, jak się kiedyś było wolnym, bo wiecie, jak to się mówi, najlepsze czasy były w dzieciństwie i za studenckich czasów, bo człowiek był niczym nieskrępowany, więc ten temat wolności w tym kontekście może się również tutaj objawić, w okolicach pełni w Waszym znaku, 1 sierpnia. Pozwólcie sobie na poluzowanie szelek, tak mi się wydaje, dlatego że szóstka pucharów i karta Jestem zorganizowany, one się mijają. To są sprzeczne energie. Szóstka pucharów mówi o tym, że daje sobie czas na wszystko, że czas mnie nie goni, że mogę sobie przysiąść i pokontemplować, powspominać, a bycie zorganizowane mówi o to, czas mnie goni. Tak, że muszę jeszcze to zrobić, tamto, więc to są sprzeczne energie i pozwólcie sobie na, mam wrażenie, takie zatrzymanie się w czasie. Albo to mogą być, słuchajcie, również jakieś kontakty. Tutaj ponownie nawiążecie kontakt w okolicy Nowiu Wraku z kimś z rodziny i dalej będziecie podtrzymywali ten kontakt, a w okolicach pełni w Waszym znaku będziecie chcieli, żeby ktoś Wam poopowiadał, jak to było kiedyś, o na przykład historii Waszej rodziny, o jakiejś tam babci, cioci, albo o Was, jak Wy w dzieciństwie funkcjonowaliście. Też tak może być. I to bycie zorganizowanym może mówić o tym, że będziecie chcieli to gdzieś na przykład zapisać, zarejestrować, żeby to nie umknęło, tak? No i ósemka pucharów to jest właśnie ta wolność. Tutaj w okolicach
nowiów we lwie, to będzie już po opozycji do waszego znaku zodiaku, może się okazać, że to wszystko, co tutaj zebraliście, te wspomnienia, dobre czy złe, trudno powiedzieć, przypomnienie sobie, jak to jest być, być takim radosnym, bezproblemowym, może doprowadzić do tego, że będziecie chcieli przełamać jakieś schematy i odejść, dosłownie odzyskać na nowo wolność w swoim teraźniejszym życiu. Raczej nie sądzę, żeby zostawić wszystko, rzucić w cholerę i gdzieś pójść, tylko może jakieś, no właśnie stare schematy, przekonania, coś, co wam nie służy, nie wiem, zrobić porządek metaforyczny w swoim życiu, może w głowie, może w emocjach również, tak? Może się okazać, że te emocje, które się przez lata kumulowały, albo w tym cyklu księżycowym tutaj się kumulowały, tutaj mają ujście, tak? Wyrzucacie wreszcie coś z siebie, na przykład coś, co było głęboko w was wewnątrz schowane, w tym sensie, że nie wiem, jakiś żal, jakiś smutek, albo może jakąś radość, albo wypowiadacie wreszcie słowa takie, które których dawno nie mogliście wypowiedzieć, albo nie przeszłyby wam przez gardło. Tutaj jest puszczenie blokad, tak? Czyli to jest ta wolność. To może być też właśnie puszczenie tych blokad. I tu jest pewność, pewność siebie. Czyli pomimo trudności, czy tam, nie wiem, kłopotów w życiu, jestem pewny wewnętrznie, pewny siebie, że dam radę i pokonam to wszystko. Więc tu nie jest, tu nie ma rozchwiania, tak? To, co wy wyrzucicie z siebie, albo wypowiecie, albo stwierdzicie, że tutaj, w tym miejscu już nie, to będzie wynikało z waszego przekonania. To nie będzie chwilowe, tak? To nie będzie potrzeba chwili, że tak to nazwę. Ale bardzo emocjonalny, słuchajcie, cykl księżyca. Same puchary. No rak jakby nie było, to jest emocjonalny księżyc, mogą z dzieciństwa, mogą, nie mam tutaj w tych kartach pokazane, że to mogą być tematy jakiejś z matką, ale księżyc w raku może mówić o tym, pełnia w raku, że to są jakieś tematy związane albo z linią kobiecą, albo matką i wy jako dzieci w tym czasie, tak, możecie być z tym konfrontowani i właśnie może to być ta uwolnienie się również od przeszłości. Tu jest rada dla was. Wybieram współczucie dla siebie i także ze wszystkimi innymi, nawet z tymi, których nie lubię. Więc tutaj mogą wychodzić na jaw jakieś, no też, albo możecie sobie uświadomić, że na przykład tej osoby nie lubicie, ale jednak nie macie do tej osoby negatywnych emocji, bo tak naprawdę, znaczy mimo, że nie lubicie, to tak naprawdę nie życzycie źle tej osobie, tak? Współczujecie tej osobie, czyli jesteście empatyczni, o to chodzi. I rzeczywiście mogą wyjść jakieś tutaj informacje, powiedzmy, na wierzch z przeszłości, dlaczego danej osoby nie lubicie, bo może zapomnieliście, o co chodziło, tak? I ten cykl księżycowy wam to uświadomi, przypomni i nie tylko przypomni, ale spowoduje, że uwolnicie się, nie wiem, może tu też chodzić o wybaczenie, tak? Że wybaczenie pozwoli wam się uwolnić od tej przeszłości. Wybaczenie również sobie, pamiętajcie, bo wybaczenie sobie też jest istotne. Nie tylko wybaczenie komuś, ale również sobie. I teraz wylosuję dla was dwie karty. Tutaj macie same karty pucharowe, więc może się okazać, że tutaj też jakieś zdania miłosne będą, ale pamiętajcie, relacyjne to nie tylko miłosne, ale to mogą być również na różnych poziomach te relacje, tak? Jeszcze tą wylosuję, ta mi wypadła, tą wylosuję. Kocham Ciebie o wiele bardziej mocniej niż tylko stąd do księżyca. Czyli albo możecie, no właśnie tu też jest ten księżyc, słuchajcie, więc to może być jakiś temat matki,
albo ktoś może po prostu powiedzieć do Was, albo poczujecie, że kogoś naprawdę tak bardzo kochacie bardziej niż aż stąd na księżyc. Tak dzieci zawsze mówiły. Każdego dnia decyduje się na nowe dla Ciebie. Może to też być od nowa na Ciebie decyduje się. Więc tu może, słuchajcie, jeżeli tu jest wolność, to może to być przesłanie tylko do Was, o Was. To znaczy wybieram siebie. Też to może tak być. Tutaj może chodzić o to. Wybieram siebie w kontekście wolności. Moich emocji, mojego wewnętrznego stanu. Tak to odczuwam po prostu, tak? Albo też może być tak, jak mówiłam na początku, że na przykład partner daje Wam wolność w swoim hobby, ponieważ robi to dla Was. Robi to dla Was. Tak więc trzymam za Was kciuki, dziękuję Wam serdecznie i widzimy się, słyszymy w kolejnych filmach. Bardzo serdecznie witam wszystkie ryby na filmie, który będzie dotyczył całego cyklu księżycowego od nowiu w raku poprzez pełnię do kolejnego nowiu. Czasowo to wygląda tak, że 17 lipca jest nów w raku, potem pełnia jest w wodniku 1 sierpnia i kolejny nów, tym razem we lwie, jest 16 sierpnia. I te energie, o których ja będę opowiadała, zawsze mówię, że to są plus minus te daty, bo to nie jest tak, że po prostu w punkt coś się realizuje podczas nowiu czy pełni, to może trochę wcześniej albo trochę później się realizować. Te osoby, które tutaj cyklicznie zaglądają do mnie, wiedzą, o co chodzi, a te, które są pierwszy raz, no to dlatego to wyjaśniam. I oczywiście, jak zawsze na wstępie, proszę Was o wymianę energii między nami, okazanie wdzięczności ze swojej strony, to znaczy pozostawienie komentarza, pozostawienie subskrypcji, łapki w górę, albo te osoby, które mają potrzebę, ochotę, czują tak okazać mi wdzięczność, mogą postawić mi kawę i link znajduje się w opisie. W ostatnich miesiącach naprawdę bardzo dużo osób to uczyniło, więc jeśli są tutaj jakieś ryby, które to zrobiły, to serdeczne dzięki i również ogromna wdzięczność z mojej strony. No więc jak wygląda ten cykl księżycowy? Nów w raku robi do Was trygon. I trygon wodny zawsze jest bardzo emocjonalny, tym bardziej, słuchajcie, księżyc w raku jest w swoim własnym władztwie i on rządzi tym nowiem, więc do waszego znaku zodiaku no robi trygon, tak? Tylko pamiętajcie, że u Was w znaku, po Waszym znaku zodiaku wędruje sobie Saturn. I to nie jest taka czysta Wasza energia rybia, ona jest zabarwiona Saturnem i tutaj też się pokazuje takie wątpienie. Wątpienie w rzeczywistość, w siebie. No, główny temat bezsensowność, tak? Czyli to jest zwątpienie w sens jakichś działań, w sens, nie wiem, może relacji. Sens prowadzenia dalej, nie wiem, tej działalności zawodowej, czy czegokolwiek, co po prostu w tym cyklu księżycowym robicie albo wcześniej robiliście, tak? Bo to może najść Was taka refleksja również na temat Waszych działań czy poczynań z przeszłości, czyli nie tylko z tego cyklu księżycowego od nowiu w raku, ale jakichś, nie wiem, efektów albo braków efektów działań jeszcze z wcześniejszych tygodni, miesięcy. Więc bezsensowność to jest, no właśnie, zwątpienie w sens czegokolwiek. Poczucie braku sensu. I wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że nasze ego, czy na przykład to, co myśli nam mówią, tak, automatycznie, mija się z tym, czego chce na przykład nasza dusza. I tutaj może tkwić pies pogrzebany. Że do tej pory na przykład uczyniliście coś, mówiąc kolokwialnie, wbrew sobie. Tak naprawdę tego nie chcieliście. I dlatego niektóre ryby mogą wątpić
w sens kontynuowania czegoś, zaczynania czegoś, czegokolwiek, na różnych polach. Słuchajcie, Nów w raku, który sygnifikuje ten cykl księżycowy, on jest siódmodomowy, więc on to może dotyczyć jakichś relacji, relacji szeroko pojętych, nie tylko relacji wy, wasz partner, partnerka, ale nie wiem, szef, sąsiad, rodzina i tak dalej, tak? Czyli może na przykład też w poprzednich tygodniach, poprzedzających ten Nów w raku, czyniliście wysiłki, żeby, nie wiem, coś polepszyć, poprawić i się okazuje, że to nie przynosi efektów i teraz widzicie, że to było bez sensu. Tak? No i słuchajcie, bezsens, poczucie bezsensu wiąże się też z taką wewnętrzną udręką, że dręczymy siebie. Po co to zaczęłam, zaczynałem, po co, nie wiem, zapytałam, po co to zrobiłam. No i zwątpienie, to jest po prostu też zwątpienie. U niektórych ten Saturn w waszym znaku zodiaku może również rodzić pytania, po co jestem tu na świecie? Jak jest moje przeznaczenie? Jaka jest moja misja? Bo Saturn jest panem czasu i karmy. Więc u niektórych, jeśli tranzytuje wam ten Saturn Słońce w tym czasie, mogą nachodzić was takie pytania, dokąd to wszystko prowadzi? Czy to ma sens? To jest, słuchajcie, to mi się kojarzy, ta karta bezsensowności, akurat w tym kontekście, z eremitą tarotowym, czyli poszukiwaniu odpowiedzi w sobie. Nie na zewnątrz, tylko w sobie. Takiego właśnie głębszego sensu istnienia na przykład, tak? Bezsensowność, takie poczucie bezsensowności długotrwałe, one może doprowadzić do takiego wewnętrznego poczucia, że leżymy na glebie i nie mamy, nie możemy się podnieść, tak? A jeżeli jest jeszcze bardziej długotrwałe, w pewnym sensie może prowadzić też do depresji. Ale ja tutaj w tych kartach nie widzę takiego rozwoju wypadków, tylko widzę tak jakby w świecie rzeczywistym byście byli i gryźli się z czymś, myśleli o tym, bo tutaj podczas Nowiu w raku jest rzeczywiście przemyśliwanie, niedzielenie się z tym, z drugim człowiekiem, z ludźmi wokół was, zadawanie sobie pytań i szukanie na nie odpowiedzi, taki właśnie jak tarotowy eremita, albo rozkminianie czegoś tutaj też może być. Może to dotyczyć spraw zawodowych, może to dotyczyć spraw relacyjnych, ale generalnie jakbyście jeszcze tego nie chcieli zwerbalizować, tylko to wszystko krążyło w waszych myślach. Łapcie się na tym, bo tutaj ego też wchodzi bardzo mocno. Czyli na przykład to może też być wewnętrzny krytyk i czy te myśli, które krążą wam po głowie, tak, te odpowiedzi, one pochodzą z głębi was, czy tylko to są właśnie, to jest ta właśnie narracja tego ego. Bo ten konflikt ego-dusza tutaj może, ego-wnętrze, czy tam ego-serce, jak to jakkolwiek nazwiecie, tutaj może właśnie wchodzić, tak? Że czynię coś, robię coś, co innego niż czuję powołanie do czegoś, albo mówi mi moja dusza, nie wiem, misja życiowa, jakkolwiek to nazwiecie, to możemy szeroko pojmować. W okolicach pełni w wodniku, czyli 1 sierpień, koniec lipca, początek sierpnia, te pytania o bezsensowność mogą również, czy poczucie tej bezsensowności, bezsensu może również dotyczyć waszej rodziny. To znaczy, czy ja muszę ciągle przystosowywać się do grupy, czy adoptować się, tak? O to chodzi. Przecież to jest bez sensu. Dlaczego na przykład zakładam maskę? Dlaczego nie mogę się do końca zintegrować? Też u niektórych może być takie pytanie. Albo może to iść też w drugą stronę, to znaczy macie świetną rodzinę, świetnych przyjaciół, a nie możecie po prostu się wyluzować. Nie możecie poczuć do końca przynależności właśnie w tej grupie. Zaadoptować się, przystosować, tak? To może być, mimo że tych ludzi znacie od lat i to może być po prostu, akurat w tym punkcie czasowym zadajecie sobie pytanie, przecież to jest bez sensu.
Rozumiecie? Tak, to może właśnie tak być. Mimo, że ci ludzie akceptują was, oni chcą widzieć was jako jednostki w swoim otoczeniu i akceptują was z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z zaletami i wadami, to jednak w was rodzi się niepewność i wątpliwość. I ta niepewność, wątpliwość będzie dochodziła do głosu w okolicach Nowiu-Velvier, to jest plus minus 16 sierpnia. Czy rzeczywiście to, co słyszę, to jest to, co ja o tym myślę? Czy to, kto coś mi powiedział, to naprawdę miał to na myśli, czy to jest tylko moja interpretacja? I tak rodzą się wątpliwości, słuchajcie. Tak rodzi się niepewność w was. Bo zaczynacie, bo słuchajcie, jeżeli mówiłam o tym eremicie tarotowym, to ten eremita poszukuje odpowiedzi. Ale on, jeżeli uzyska tą odpowiedź, to on bierze ją taka, jaka jest i nie rozkminia jej, nie rozdziela włosa na czworo, tak? Natomiast dwójka mieczy w okolicach Nowiu w Lwie rozdziela włos na czworo i jedno pytanie rodzi odpowiedź i ta odpowiedź rodzi kolejne pytanie. I eremita robi podobnie, tylko eremita notuje sobie, okej, okay, to jest, przyjmuję to za pewnik. Natomiast pytanie rodzi odpowiedź i ta odpowiedź rodzi kolejne pytanie w okolicach, tutaj gdzie jest ta dwójka mieczy, powoduje, że już nie wiecie, o co wam chodzi. Albo o co wam chodziło na początku. Albo kolejne pytania są na przykład sprzeczne z waszymi przekonaniami albo waszą właśnie tą duszą czy sercem. I nabieracie jeszcze więcej niepewności. Bycie kompetentnym mówi o tym, żeby wierzyć sobie. Może nie tyle wierzyć ego, co wierzyć temu, że odpowiedź, jaką znajdę, albo odpowiedź, jaką usłyszę, albo przyjdzie do mnie coś z zewnątrz, przyjmuję to za pewnik. Ja to owszem, mielę w swoim umyśle, przekładam to po swojemu, ale przyjmuję to jako opcjonalność, nie jako na przykład opinia drugiego człowieka nie musi być ostateczna, bo ja mogę mieć inne zdanie, tak? I o tym mówi również kompetencja. I ja umiem to zdanie swoje, czy tą opinię swoją uargumentować. O tym mówi kompetencja. Czyli nie dajcie się zbić z pantałyku albo przez siebie samego, tak? Albo przez kogoś z zewnątrz, bo wtedy będziecie kręcić się w kółko. Nie będziecie już sami wiedzieli, co dokąd to prowadzi, gdzie jesteście i o co właściwie wam chodziło. Rada dla was na ten cykl księżycowy. Słuchajcie, pokazujecie się na zewnątrz zranieni albo tacy biedni, tak? Biedna rybka, ale tak naprawdę jesteście w środku twardzi. Pamiętajcie o tym. Bo tutaj mogą być rzeczywiście ta bezsensowność i to dzielenia włos na czworo, poszukiwania odpowiedzi może powodować, że poczujecie się słabi w pewnym momencie albo będziecie się pokazywali ludziom jako osoby słabe, a tak naprawdę wiecie, czego chcecie, bo o tym mówi karta jestem kompetentny. Czyli jeżeli w pewnym momencie nie będziecie potrafili wypowiedzieć jasno swojego zdania, opinii, to ludzie, zwłaszcza zawodowo, mogą was nie chcieć już potem słuchać, tak? Nie traktować nawet już nie tyle jak autorytet, co jako osobę, do której warto przyjść się poradzić, albo która ma doświadczenie w czymś tam, tak? Jeszcze z innej strony, słuchajcie, w okolicach Nowiu w Lwie ta konfiguracja kart mówi o tym, że trzeba będzie coś sformalizować, czyli papier, pieczątka, podpis. I tu jest potrzebna wasza kompetencja.
w tym, że wiecie, co tam jest napisane, wiecie, co jest drobnym drukiem napisane, wiecie, jakie są paragrafy. Jeżeli to była jakaś umowa przedwstępna, to musicie sprawdzić, czy ta umowa, którą teraz otrzymaliście do podpisu, to jest to samo, co umowa przedwstępna. Rozumiecie? I ta kompetencja, ta karta kompetencji mówi właśnie również o tym. Jeżeli będziecie w tym czasie na urlopie, to może się okazać, że tak, nie u wszystkich, ale u niektórych, marzyliście, żeby być w tym miejscu i z tymi ludźmi pojechać tam, a na miejscu może się okazać, że to było bez sensu, że uważacie to bez sensu, bo tak, hotel jest nie taki, jedzenie jest nie takie, ludzie marudzą albo wy marudzicie i po prostu ręce wam opadają. Też tak może być, nie? Jeżeli takie coś by się wydarzyło, to w okolicach Nowiu-Welwie dobrze by było złożyć na przykład jakąś reklamację, tak? Jeżeli hotel był nie taki, albo nie wiem, tam coś było nie tak, cokolwiek, to dwójka mieczy z kompetencją mówi, składaj papier, składaj reklamację i bądź pewny tego, co tam napisałaś. I nie pokazujcie się jako osoby słabe. To znaczy, ja wiem, że czasami jesteśmy w takich etapach swojego życia albo w takim momencie życia, kiedy po prostu czujemy się zakręceni, że tak powiem to kolokwialnie. To znaczy, sami nie wiemy, o co nam chodzi i to może być czasowe. Ale nie pozwólcie, żeby ten czasowy stan spowodował, że inni ludzie, zwłaszcza zawodowo, zwłaszcza formalnie, urzędowo, jeżeli załatwiacie jakieś sprawy, wpuścili was w maliny, bo oni wpuszczą was w maliny, tak? Pamiętajcie, że ta karta mówi o tym, że w środku jestem nie do zdarcia, czyli jestem twardy w środku, tylko może czasowo na zewnątrz, w tym okresie, pokazuje się jako osoba no taka miękka, słaba, wiecie, taka łatwa do zranienia, tak? No bo ten nów w raku robi do was trygon i on może też to spowodować, takie rozmiękczenie. Ja wylosuję jeszcze dla was dwie karty. One są, to są zdania, słuchajcie, raczej miłosne, ale może wylosuję tutaj coś, co pozwoli wam w tym bezsensie, jaki tutaj się pokazał, w tej niepewności czy wątpliwościach, jeśli będziecie to powtarzali sobie, zobaczymy, co się pojawi, to po prostu tak możecie też siebie wspierać, ustawić siebie do pionu. Zobaczymy, co się pojawi, co wylosowałam. No już widzę. Jeśli tobie mówię, że ciebie kocham, to mam na myśli, że na zawsze. Jeżeli będziecie czuli się, słuchajcie, tutaj tacy, no niezbyt, tak, niewyraźni, to powtarzajcie sobie, że kochacie siebie pomimo wszystko i na zawsze, tak? To może, to znaczy nie tak machinalnie, nie tak automatycznie, ale z takim wyczuciem do siebie. Może również taki komunikat przyjść do was z zewnątrz i was podbudować, tak? Rozwiać trochę to poczucie bez sensu. Dobrze by było, żeby wasz partner, nie wiem, czy wasza rodzina tak sama z siebie, nieprzymuszana, powiedziała wam o tym albo dała do zrozumienia i wtedy raczej tutaj to mi się kojarzy, że mogłoby być w okolicach Nowiu, nie Nowiu, tylko Pełni w Wodniku, w okolicach 1 sierpnia. Druga karta. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, kiedy zobaczę coś ładnego, pięknego, zachwycającego, cokolwiek, to jest, muszę tobie to pokazać. Więc może przyjdzie do was taki komunikat od kogoś i dzięki temu ta osoba chce wam powiedzieć, że jesteście ważni dla tej osoby, że ona jako, że wy jako pierwsi poznacie jakąś informację o czymś, co ją poruszyło. Albo słuchajcie, jeżeli tutaj w okolicach Nowiu w Raku jest dużo milczenia, dużo z waszej strony, nie ma werbalizacji, to w okolicach Pełni w Wodniku jednak niech wam się ten język rozwiąże i wybierzcie jakąś osobę, albo nawet wiecie, jaka to jest osoba, i piszcie do niej, dzwońcie do niej, mówcie jej jako pierwszej o czymś, co was poruszyło. To wtedy to poczucie bez sensu
Bo wy jesteście tu akceptowani. To nie jest tak, że jesteście odrzucani. Tylko może jesteście na takim etapie, rozbije was ten nów w raku, że subiektywnie będziecie czuli, że ktoś was nie akceptuje. Ale jeżeli po prostu coś was zachwyci, tak? Coś, nie wiem, zrobicie, usłyszycie, przeczytacie gdzieś i będziecie koniecznie chcieli to jakąś osobie jako pierwszej powiedzieć, to zróbcie to po prostu, zróbcie to, bo ta osoba też będzie się czuła jakoś tak ważna w waszym życiu, że jest wam potrzebna w waszym życiu, tak? Dobrze by było, żeby taki komunikat do was przyszedł z zewnątrz, bo to by was podbudowało tutaj. Także naprawdę tego wam życzę. Trzymam za was kciuki, mimo że ten cykl księżycowy może być z wyzwaniami, ale sądzę, że dacie radę. Wszystkiego dobrego i do następnych filmów.